Już w czwartek Polacy rozegrają mecz półfinałowy z Estonią w ramach baraży. Będzie to 10. starcie między tymi drużynami w historii, ale pierwsze o stawkę. W jakiej kondycji jest estoński futbol? Czy są w stanie w ogóle nam zagrozić? Przedstawił w tym materiale Dawid Czemko, znany z profilu twitterowego Estoński Futbol. Zapraszam. Początek, takie bardziej pozytywne strony troszeczkę estońskiego futbolu, czy może kadra Michała Probierza w ogóle czegoś obawiać się przed tym spotkaniem, na co muszą uważać? Myślę, że nawet jeżeli byśmy byli bardzo zdeterminowani do wskazania właśnie jakichś mocnych stron Estończyków, to jest to niebywale trudne. Naprawdę niewiele jest takich pozytywnych aspektów, jeżeli chodzi o grę Estończyków. Na papierze ta linia defensywy wydaje się być dość solidna i rzeczywiście tak jest. Grają tam piłkarze, którzy na co dzień rywalizują w solidnych ligach i klubach, aczkolwiek na dłuższą metę nie przekłada się na lepsze wyniki, bo gdzieś tam trudno jest im mimo wszystko wytrzymać się przez cały mecz i nie doprowadzić do straty gola. W ataku no, naprawdę jest dość biednie i mało jest takich piłkarzy, którzy są w stanie gdzieś w pojedynkę coś zrobić, przekuć swoje zagranie w gola czy asystę. Tak więc tutaj myślę, że kluczem będzie nie zlekceważenie Estończyków i narzucenie im po prostu od początku własnego stylu gry przez reprezentację Polski. A jak aktualnie wygląda sytuacja kadrowa Estończyków? Czy wszyscy najmocniejsi zawodnicy są do dyspozycji na to spotkanie? No, tych kontuzji trochę jest. Nie ma kilku zawodników wśród powołanych, którzy nominalnie no, powinni znaleźć się w tej reprezentacji, ale właśnie ze względu na odniesione kontuzje ich zabraknie. Takim zawodnikiem jest znany z polskich boisk Rauno Sapinen. W ekstraklasie kompletnie przepadł, ale to dla kadry bardzo ważny zawodnik, który brał na siebie odpowiedzialność w przodu właśnie, jeżeli chodzi o strzelanie goli. Innym takim zawodnikiem jest Matias Kaj, który na co dzień gra w Rapidzie Bukareszt. On też zmaga się z kontuzją od końcówki ubiegłego roku i go zabraknie, więc tym bardziej gdzieś z przodu wygląda to nieco słabiej niż zwykle. A jeżeli chodzi już o stricte spotkanie z Polakami, no to kilka dni temu pojawiły się jakieś wątpliwości, jakoby Karol Metz i Konstantin Wasilew mogli jednak znaleźć się poza kadrą na to spotkanie, ale wydaje się, że liderzy Estończyków finalnie wybiegną na boisko Warszawy. Estonia ostatni mecz wygrała w meczu towarzyskim w styczniu 2023 roku z Finlandią. Od tego czasu kilkanaście meczów bez zwycięstwa. Były oczywiście m.in. remisy, ostatnie miejsce w grupie eliminacji, baraże dzięki rozstawieniu z Ligi Narodów, pierwsze miejsce zdobyte w Dywizji D. Czy ewentualna porażka Polski z Estonią to będzie większa kompromitacja niż porażka z Mołdawią, czy to będzie jednak w gatunku tych porównywalnych? No myślę, że Mołdawia ma jednak troszkę więcej tej jakości niż Estończycy. Jest tam więcej piłkarzy, którzy grają w nieco silniejszych ligach. Jednak na ten moment pozycjonowałbym Mołdawian wyżej niż Estończyków. Gdzieś no, wyniki same mówią za siebie. Estończycy naprawdę są w ogromnym kryzysie od wielu, wielu lat. Więc no, niewiele jest tam jakości piłkarskiej. No, szczególnie jeżeli chcemy finalnie pojechać na to Euro, no to powinien być tylko taki króciutki przystanek na drodze do finału z Walijczykami czy Finami, a trudno jest mi sobie w ogóle wyobrazić taki scenariusz, żeby Estończycy sprawili jakiekolwiek problemy Estończykom, znaczy Polakom, nawet biorąc pod uwagę aktualną formę podopiecznych selekcjonera Probierza, więc ewentualna porażka no, byłaby chyba największą kompromitacją w historii. Już pan powiedział pokrótce o tej estońskiej piłce, w jakim położeniu jest, ale jak to się przekłada też na zainteresowanie społeczeństwa meczami reprezentacji, jak to wygląda też sytuacja ligowa w Estonii, czy w ogóle to zainteresowanie wśród narodu występuje? No myślę, że tutaj należy wyjść od takiego punktu, jakim jest populacja. No w Estonii mieszka mniej ludzi niż na przykład w aglomeracji warszawskiej, więc siłą rzeczy to zainteresowanie sportem jest mniejsze. Generalnie wydaje się, że Estończycy jakoś tak na co dzień nie żyją takim sportem profesjonalnym. Oczywiście taki sport rekreacyjny jest obecny w ich życiu, ale nie za bardzo żyją. Żyją sportem zawodowym. Jeżeli chodzi o ten mecz, no to jest pewna świadomość w społeczeństwie, że są to baraże.
Dla niektórych jest to spore zaskoczenie, bo nie do końca są w stanie pojąć, jak funkcjonują właśnie eliminacje, że z jednej strony w eliminacjach poszło im fatalnie, a tutaj mają szansę, chociaż w teorii, na awans na euro. Więc generalnie w mediach pojawia się ten temat, ale na pewno nie jest on tak obecny jak w Polsce, a jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, no to Liga Estońska należy na pewno do najsłabszych w Europie, ale myślę też, że stosunkowo do najzdrowszych, bo jest tam niewielu obcokrajowców, stawia się głównie na młodzież, na krajowych zawodników, więc są pewne starania o to, żeby ten poziom szedł w górę, czego oznaką był awans Floryn Talin do fazy grupowej Ligi Konferencji właśnie w pierwszym sezonie tych rozgrywek. I na samo zakończenie, troszeczkę pokrótce o meczu, jakiego się pan spodziewa. Czy to będzie absolutna dominacja Polaków? No, poniekąd już ta narracja wcześniej padła, ale jeszcze o wytypowanie wyniku bym prosił. Może się uda. Tak. Znaczy, no, ja bym bardzo chciał, żeby Polacy od razu zdominowali Estończyków i żeby wyszli na to spotkanie z takim bardzo ofensywnym nastawieniem, bo chyba wszyscy byśmy tego chcieli. A jeżeli chodzi o wynik, no ciężko mi typować, ale tak może dość bezpiecznie, ale typowałbym 2-0 dla Polaków. Jak mogliście usłyszeć, awans do finału jest obowiązkiem. Liczymy na dobry mecz biało-czerwonych i że w następny wtorek będziemy mogli cieszyć się na spotkanie o to, kto przejdzie do Euro 2024. Tobiasz Pacholski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.